Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, wszedł już na serwery oczywiście WOT 1.0. Ja jeszcze nie miałem okazji pograć, ponieważ wczoraj czasu nie było, a od wczoraj możemy dopiero grać, więc postanowiłem rozegrać tutaj jedną, nie wiem, może dwie bitewki i troszeczkę powspominać, no i zarejestrować te dwie bitwy, tak bardziej może dla siebie na pamiątkę. Jak to w tym WOT 1.0 teraz wygląda. Jaki czołg wybrałem? Długo się zastanawiałem, co to by miało być. Czołg niemiecki jest naturalny, ponieważ od nich zaczynałem i chyba również sam typ pojazdu, czy też konkretny pojazd, nie będzie zaskoczeniem. Otóż, żeby historia zatoczyła pełne koło, musi to być ten oto fantastyczny pojazd. Jest to Leichttraktor i to jest pojazd, którym stoczyłem pierwszą swoją bitwę w World of Tanks. Było to bardzo, bardzo dawno temu, w zamkniętej becie, kiedy tylko dwie nacje były dostępne, Niemcy i Rosjanie. Więc po zalogowaniu się do gry, moim oczom ukazały się dwa czołgi. Albo właśnie ten oto Leichttraktor, albo ruska MS-1. No i oczywiście wziąłem Leichttraktora. Jak wyglądała moja pierwsza bitwa, to w 100% nie pamiętam, ale na pewno było to wjechanie gdzieś do krzaka i próbowanie w ogóle trafić. Próbowałem trafić jakiegokolwiek przeciwnika. Sukcesem było trafienie, a trafienie z obrażeniami to już w ogóle było mega sukcesem. Także były to zupełnie inne czasy. Były to czasy, kiedy mechaniki gry w ogóle nie znałem, nie wiedziałem, o co chodzi. Nie wiedziałem, co to spotowanie i jak to w ogóle ma działać. Po prostu nic. Załoga była 50%, czyli tutaj będę uprzywilejowany, bo będę miał 100% załogę. Oczywiście nie miałem zamontowanych żadnych apteczek, żadnych usprawniaczy, po prostu niczego. No ale nie będę takiej bitwy robił, już tutaj załogę normalną, ona jest bezperkowa, po prostu bezperkowa. Zrobiłem ją przed chwilą po prostu, tylko na potrzeby tego filmu. No i co, pojedźmy, zobaczmy, jak ten WOT 1.0 wygląda. Szkoda, wielka szkoda, że kiedyś nie miałem żadnego programu do nagrywania. Zresztą jak zaczynałem grę, to na pewno nie myślałem o tym, że będę nagrywał cokolwiek na YouTube. Pamiętam, na forum FrasPC pojawił się odpowiedni post. Trzeba było zdobyć klucz do zamkniętej bety i wtedy można było grać. Szkoda, że tego nie nagrałem. Gdybym w ogóle miał jakikolwiek wtedy pojęcie o nagrywaniu, to teraz puszczenie tych dwóch bitew, czyli tej na WOT-cie 1.0 i tamtej, byłoby czymś niezwykłym, myślę. No szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, pojedźmy, zobaczmy w ogóle, o co chodzi. Dobra, moi drodzy, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wylosowało na mapce z klasztorem. Pojedziemy sobie na prawą flankę. Zobaczymy, o co chodzi. Czy w ogóle uda mi się coś ustrzelić, czy może uda mi się zginąć szybko. No niestety na pierwszych tierach to tu różnie może być. Widzę, że jakieś plutony już tutaj są, czyli doświadczeni gracze pewnie grają. Tylko trzech nas tutaj jedzie. No dobra. Mapka oczywiście odmieniona. I to dosyć potężnie odmieniona. FT francuski, no tutaj poszerzony ten wjazd został. Szczerze mówiąc, to kiedyś chyba tylko raz odpaliliśmy na streamie tą mapę, tak to jej nie widziałem. No, MS-1 już tam pozycję, no czyli muszę kiedyś eksperymentalnie XVM-a zainstalować i zobaczyć, ile tu jest graczy nowych, a ilu tak naprawdę takich, którzy normalne mają duże czołgi, tylko lubią tłuc tych nowych. No dobra. LTR, LTR, poczekaj na mnie, bo cię kurde, jak tam z dwóch będzie, to lipa, lipa. No, fajnie to teraz wygląda. Ale coś tak za słaby kontrast mi się wydaje.
Okej, okay, są goście na środku. Nie chciałbym teraz się nadziać, że nagle na mnie wyjadą. Dobra. No skurde. Masakra. Niestety, to już jest po mnie. Uda mi się tu cofnąć, czy nie? Udało się. Jaki fuks! No ten gościu nie widzi. Nie wycofam się już stąd. No i go stłukł, podjechał po prostu i go stłukł. Ale FT jedzie tam, jedzie, jedzie, jedzie. Zaraz ich zajedzie. Niestety nie. On musi tam wjechać. Dawaj, dawaj, FT-ciak, dawaj! Liczę, że tamten się odwróci. No. Jesteś już blisko. Jesteś już blisko, uwaga, uwaga. Tutaj jest jeden. Czy ten drugi tu nie jedzie? Pięknie. Pięknie. Kurde, tyłem tutaj na jadę. Dobra, jest nasz. Udało się. Teraz trzeba tylko wrócić, bo tu coś podjeżdża. Jaka zamotka, ojeny. Nie, tutaj ten gościu chyba nie przejedzie. Zaraz zobaczymy. Wolę się wrócić, ale mamy tu taką przewagę. O, jak doi tam jednego. No. Zniknął. Panowie i panie. Uwaga. Jest. Ach, jest. Ło. Co to było? Tego drugiego to nie widziałem. No dobra, taka to była bitwa. Czemu mi się to dziadostwo ciągle pojawia? Ustawienia grafiki, przejdź do ustawień. Nie rozumiem tego. Na początku się to pojawiło i teraz też się pojawiło. O, co ja zrobiłem w pierwszej bitwie? Uwaga, uwaga. Dwa fragi oraz obrażeń. No nie wiadomo teraz ile. Czekajcie, muszę przerzucić. 181 obrażeń. Dobra, zobaczymy jeszcze jedną bitwę, bo to nie może być taki słaby wynik. Jeszcze odnośnie tej bitwy, słuchajcie, jest 26 sekund do końca. Ja tutaj to oglądałem, nie nagrywałem. Otóż tak, w ich bazie stoją dwa czołgi i czekają. I w tej bazie stoją dwa czołgi i czekają. I tak czekają. I będzie remis chyba, bo jest już 10 sekund. Także, no super, zobaczcie, na minimapie widać, gdzie oni są zabunkrowani. Kurde, dobra rzecz, okej, okay, rozegrajmy sobie jeszcze jedną. Moi drodzy, kolejna bitwa. Ostatnia widzieliście chyba, jak się zakończyła, mam nadzieję, że mi się to nagrało. No, panowie stali dzielnie do końca. Teraz mamy... tutaj tą mapeczkę. Zobaczymy, czy można wjechać na tą słynną miejscówkę tam po prawej stronie. Może jej już nie ma. No. Zobaczmy, zobaczmy. Nie ma artylerii, także jest dobrze. Ale mi kurka ledwo to jedzie. Już się trochę odzwyczaiłem. Czy będę mógł dojechać tam?
Dobra, jest ta miejscówka? Jest! Jest tylko kwestia dojechania. Uwaga, żeby mnie tutaj nie przechwycili po drodze. O, 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 coś się pojawia. Uwaga! Wjadę, wjadę, wjadę. Jest! Dobra, jestem. Wow, 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 amunicję już straciłem. Straciłem amunicję. Bardzo tu niebezpiecznie się zrobiło. Kolega się wynurza. Dobra, udało się go zniszczyć. Okej. Miejscówka, widzę, rządzi. O, ale ja się zgotowałem beznadziejnie. A, znowu dostałem. Nie opłaciło się. Dobra. Jaki cwaniak, hallak. Hallaczysko, cwaniak. O, teraz się zagapiłem. No, wychyl się. Dobra, coś tam dostałem. No ale kurka, chłopaki, co tu robicie w tej wodzie, no? Nikt mi tutaj nie pomoże. Dobra, jeszcze mogę przyjąć strzał, ale za 63 to tak nie bardzo. O, nie mogę tu opuścić. Czyli opuścić, podwyższyć tego mojego działa. O, jedzie coś, dobra, to przynajmniej spota, żebym miał, czy oni tu czekają na mnie. O, 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 patrzcie, kurka, jest gościu. Dobra. A się rozbestwili. Teraz wypadałoby tutaj podjechać. I tego gościa, skoro on jest zajęty tamtym. No, wychyl się. Dobra, dostał, ale nas tu niszczą. Tu się kościół wynurzy, czy nie? Uwaga. Jedzie, 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 cyrkluje. Przydałaby mi się tu pomoc. No ale nie jest źle, wygrywamy to. Także super, hiper, jeszcze ten MS-1. A, bo to jest... Gościu kapuje już, zamiast ich od tyłu teraz strzelać, to pojechał kapować, no. Dobra, spróbujmy. Nie ma go. Spróbujmy tak w takim razie. No nie udało mi się. Nie chcę stąd wyjeżdżać, bo mnie złapią na otwartym terenie. No. Jest tu kto? Ten MS-1, czy on tu jest, czy nie ma go? Chłopaki zajęli tą część mapy, no nie, nie fajnie. Korci, 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 żeby wyjechać. Nawet mocno korci. Jest! Ruszyły się dwa czołgi, które siedziały w bazie do tej pory. No i super. No, no, no. Tylko te jeden ładnie by było wykurzyć. Jak go rozwalą, to spróbuję ruszyć może. Chociaż bo to się źle może dla mnie skończyć. Dobra, jadę. Słuchajcie, jadę na środek za ten kamień. Czy MS-1 tu jest cały czas? Jest! No, skubaniec, no! No, kurka mi amunicję drugi raz uszkodził, no.
nie, no kurde, nie trafiłem, co to było, czy co? Nie wiem, co to było, czy ja nie trafiłem, czy co? Ale Lipton! Chyba w skałę trafiłem, coś tak czuję. Ale jaka nerwowa! Większa niż jak na tego. Większa niż jak się wyjeżdża na jakiegoś... nie wiem, Godzilla albo coś takiego, jak pancera. Jak mogłem nie trafić, kurde, przez tą szparkę? O, dobra, chłopaki, widzę, atakują. Atakują i to nieźle. Tędy. Teraz już. Kurde, ale siedział za tym kamieniem, no. Nie ruszył się. Mimo tego, że ktoś kapował bazę. Jak mogłem tego nie trafić? Dobra, słuchajcie. No to jest koniec, nie ma sensu więcej grać tam na tych jedynkach. Myślę, że na kolejne 5, 6 czy 7 lat mi już wystarczy bitew na jedynkach. O, jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo. No cóż, można powiedzieć. Nowy WOT, witamy w nowym WOT-cie. Trzeba się od nowa nauczyć miejscówek, nauczyć się, gdzie na wieżę można grać, a gdzie nie można grać. Które budynki się rozwalają, a które się nie rozwalają. Także myślę, że sporo zabawy przed nami. Udało się zrobić 3 fragi. także jest dobrze. Co mogę powiedzieć? Niech ten drugi, nie wiem, drugi WOT, bo to dla mnie jest drugi, niby on 1-0 się zaczyna, ale przecież do licha ciężkiego. 1-0 to już dla mnie był kiedyś, właśnie jak zacząłem grać. Niech się rozwija jak najprężniej, no. Tego bym sobie życzył, bo skoro tyle lat przegrało się i nadal się gra, no to jednak, kurde, coś w tej grze takiego jest, że człowiek ciągle wraca. Ja już miałem powrotów kilka, nawet konta się pozbywałem i tak wracałem. Zobaczymy, ile to jeszcze pociągnie. Także życzę wam i sobie, żebyśmy mieli jak najwięcej zadowolenia i emocji w grze. No emocji także tych negatywnych, bo jakby same pozytywne były, to lipa, ale negatywne też się liczą, tylko żeby nie było ich za dużo. To tyle. Pierwsze moje bitewki na nowym, czy też w nowym World of Tanks 1.0. Lajś Traktor był sponsorem tego odcinka. Żegnam się z wami, moi drodzy. Do usłyszenia.